Cześć, witajcie. Witajcie z południowego Tyrolu. Witajcie z Włoch. Przyjechałem do ośrodka narciarskiego Schöneben. Przyjechałem tutaj z Nauders. Z Nauders, który jest odległy o jakieś 8 km. To jest kontynuacja poprzedniego vloga. Jeżeli nie oglądałeś, to zapraszam. Jak obejrzysz ten, obejrzyj też vlog poprzedni. Dlaczego? Ponieważ te dwa ośrodki funkcjonują na jednym karnecie narciarskim. Przyjeżdżając do Nauders, możecie jeździć także tutaj, po stronie włoskiej. Przyjedziecie tutaj, ale co ja wam będę opowiadał? Wszystko zobaczycie w tym filmie. Jakie są warunki, na jakich zasadach można tu przyjechać, ile kosztuje karnet, wszystko się dowiecie. Serdecznie zapraszam na tego vloga. Ciao! Dolny parking w ośrodku Schöneben, bel piano po włosku. Dojazd z Nauders zajmuje tutaj parę minut dosłownie, bo jest to dokładnie 8 km. 8 km szybko się przejeżdża, oczywiście żadnych kontroli nie ma na granicach i tak dalej, więc to jest bliżej niż z hoteli do niejednej stacji gondoli czy krzesła w ośrodkach narciarskich, do których jeździmy. Gdybyście nie chcieli przyjechać tu samochodem, to zaraz wam coś pokażę. Schöneben akurat tu nie, ale tu, proszę bardzo. Pokażę wam Zweilander Ski Area. Proszę bardzo, Zweilander Ski Area. Nauders Schöneben, a oprócz tego jeszcze jest kilka innych ośrodków, z których na karnecie, który nabywacie w Nauders, możecie jeździć. Razem 211 km. Tras narciarskich. I skibus wyjeżdża z centrum Nauders paręnaście minut i jesteście we Włoszech na nartach. Jak już jestem na dole przy parkingu, przy mapkach, to jeszcze raz wam tutaj pokażę, jak to wygląda. Wczoraj jeździłem w Nauders, objeździłem ten ośrodek narciarski, natomiast dzisiaj jestem tutaj, w tym miejscu, Schöneben, bel piano po włosku. Od razu wyjaśnię, żeby nie było nieporozumień i jakichś dziwnych komentarzy pod spodem. Dlaczego używam niemieckich nazw, będąc we Włoszech? A mianowicie jestem w prowincji Südtirol. Südtirol. Nie Alta Adige po włosku, ale Südtirol. I jest to niemieckojęzyczna część Włoch. Tutaj mówi się po niemiecku, językiem urzędowym jest niemiecki, tak samo jak włoski i wszyscy mówią po niemiecku. Jak to powiedzieli moi znajomi Włosi, mieszkający tutaj w południowym Tyrolu, ich dzieci to uczą się włoskiego gdzieś tam w szkole, ale w domu i wszędzie rozmawia się po niemiecku. Wszystkie napisy, gazety, wszystko wychodzi w języku niemieckim. Także to taka informacja, żeby nie było komentarzy, bo już się spotkałem z takimi komentarzami. Jacek, dlaczego jak jesteś we Włoszech, to mówisz Draicinen, dlaczego mówisz na przykład Kronplatz i tak dalej. No ale kto w Polsce mówi na przykład Plan de Corones? No nikt. Nikt by nie wiedział, gdzie taki ośrodek jest, Plan de Corones. Kronplatz. I tyle. Oczywiście są ośrodki, na przykład Valgardena. Logo i cały brand marketingowy jest oparty na włoskiej nazwie. Nikt nie mówi, że jedzie do Gryden. Ale ogólnie rzecz biorąc mówimy po włosku. Dobra, krótko wyjaśnienia. Jeszcze raz. Schöneben, bel piano. Tutaj będę jeździł, wczoraj jeździłem tutaj, a oprócz tego na tym skipasie jeszcze mamy Trafoi, Zolde, Watles, a tutaj jest sama mapka tylko tego ośrodka. Ja oczywiście wam wyświetlę tą mapkę i dzisiaj będę te trasy zwiedzał. Niestety ta część po tej stronie jest zamknięta, będę, ale tam jest raptem jedna gondola, dwie trasy tak naprawdę. A jeszcze chciałbym wam przy okazji tutaj pokazać Ortler Ski Arena. Gdyby chciał ktoś naprawdę tutaj poszaleć po południowym Tyrolu, no to ma wiele możliwości do wyboru. Ja jestem dokładnie tam.
A macie dużo, dużo różnych ośrodków narciarskich do wyboru, z Zoldą, która jest na tym skipasie, ale mogliście pojechać do Massocorto, słynnego Valsenales, Schnalstal. Tutaj nie ma czegoś takiego jak Massocorto, to też włoska nazwa, a tu jest Schnalstal lub Valsenales. Merano 2000, Roskopf, Monte Cavallo. Byłem, film możecie zobaczyć, bardzo fajny ośrodek narciarski, mały, ale z takimi trasami, że hej. Dobra, rozgadałem się za bardzo. Jestem przy górnej stacji gondoli i zanim zacznę eksplorować, rozpoznawać teren tutaj w ośrodku narciarskim Schöneben, zjadę jedynką na dół do jeziora, do dolnej stacji, bo teraz te warunki będą na tej jedynce pewnie najlepsze. Także zanim to wszystko rozmoknie, to zjadę jedynką na dół, wyjadę do góry, a potem udam się w najbardziej południowy kraniec ośrodka i będę powoli już wracał po kolei, odkrywając trasy tutaj po włoskiej stronie Zweilander. Oj, oj, oj. Co tutaj dużo opowiadać? Jedynka bardzo zacna. Szeroko, równo, pusto. Można pójść pełnym piecem. Gdybym dzisiaj miał jakąś slalomkę albo gigantkę. W dole jeziora teraz nie widać. Po lewej stronie Reschen Pass i tam 8 km do Nauder. Przy okazji sprawdziłem skibusy, jak jeżdżą z Nauders, więc jeżdżą troszeczkę nieregularnie, ale mniej więcej jest to od 20 do 30 minut. Takie są odstępy rano i po południu, więc bez problemu można tutaj dojechać. Jeżdżą często, o w ten sposób. Bardzo zacny zjazd, naprawdę super, super trasa. To jest taka trasa łącząca w sobie trochę trasy czerwonej i trochę trasy niebieskiej. Ten dolny odcinek szczególnie taki troszeczkę o mniejszy na strumieniu, nie tak stromy jak u góry. Wszędzie szeroko, równiutko, trasy idealnie przygotowane. To co u góry było widać, że ten znaczek jakości za trasy w zupełności się zgadzam, jeżeli wszystkie trasy są przygotowane tak jak ta czerwona jedynka. Uciekam ponownie do góry. Jak mogliście zauważyć, jak jechałem na krześle, pod spodem są dwa lotniska, jedno z prawej strony, drugie z lewej strony. Idealnie wyrównane. Przepiękna pogoda. No jest po czym jeździć. Ja uciekam teraz w prawą stronę. Tutaj na te lotniska wrócę, a będę odwiedzał inne. Muszę znaleźć jeszcze kilka innych określeń na bardzo szerokie, równe trasy. O, napiszcie w komentarzach. Chętnie zastosuję wasze propozycje w moich vlogach, a teraz już uciekam na dół. No, pobudzam waszą kreatywność. Ho, 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 ho. Ale czat. Szczerze mówiąc, to w takich sytuacjach tak naprawdę nie wiem co powiedzieć, no bo co tu opowiadać? Zobaczcie jaki widok. A tak a propos, to właśnie. Widzicie tą wieżę kościoła tam na dole? Wystającą z jeziora? Zamarzniętą w jeziorze? Byłem tam. Zobaczcie jak to wygląda teraz.
I jak Wam się podobało? Fajnie, co? Warto tam podjechać. Jak będziecie w Nauders, to przyjedźcie tutaj na narty, a następnie objedźcie sobie, tam możecie w Reszen, w tym małym miasteczku, które na dole widać, zajrzeć do jakiejś kafejki, na tiramisu i oczywiście na cappuccino lub inne espresso i podjechać sobie tutaj pod wieżę, gdzie jest parking. Możecie stanąć, obejść wieżę dookoła i spokojnie wrócić wieczorem do hotelu. Ja za chwilę tu wrócę, ale na razie pojadę w tym kierunku, aby udać się do skrajnej południowej części tego ośrodka. Tu jeszcze oczywiście foteczka i jedziemy. Przecinam właśnie gondolę, która wyjeżdża z San Valentino, gdzie się udaje, lub jak to będzie Santo Valentino. Przepiękne widoki na jezioro Reszen, na okoliczne góry. Trasa taka typowa nartostrada, tylko troszeczkę szersza. Myślę, że doskonale będą się tu czuły osoby początkujące i dzieci. Troszeczkę już puściło, no bo tutaj słoneczko od rana operuje. A ja staram się dojechać, żeby zobaczyć, jak cały ośrodek wygląda, bo niestety gondola i orczyk nad San Valentino, czy nad San Valentin, dzisiaj są już nieczynne. Dojechałem już do stacji pośredniej jeszcze z San Valentin, gondoli z San Valentin. Niestety dalej już się nie da zjechać. Tamta część ośrodka, przypuszczam, że tam już śniegu nie ma. Tam już jest zamknięte, więc tutaj się z powrotem zapakuję do gondoli i uciekam do góry. Wyjechałem ponownie na 2307 metrów nad poziomem morza i teraz pojadę trasą, którą wcześniej już jechałem, ale tylko do połowy, a teraz pojadę do dolnej stacji tej gondoli, którą przed chwilą jechałem, bo trasa jest naprawdę bardzo, bardzo zacna. Poprzednio zjechałem stąd i pojechałem tutaj w kierunku San Valentin. Natomiast teraz pojadę tutaj na dół. No powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo pod wrażeniem tych tras. Genialnie. Tu już teraz ścianka troszeczkę puściła, ale dalej będzie idealnie. Ale jest szczat. Właśnie tego typu ośrodki niewielkie, nie tak bardzo popularne w naszych na przykład stronach. W ogóle no, w gruncie rzeczy często jeździmy po prostu do tych sławnych ośrodków. A tu, proszę bardzo, przyjeżdżamy do Nauders. Tam mamy ponad 70 km tras. Mamy karnet, który umożliwia nam jazdę po włoskiej stronie. 63 km tras. Czyli w sumie, szybko licząc, 133, tak? 130 km tras narciarskich. I to jakich? W dwóch regionach. A jakby ktoś się pokusił, to oczywiście jeszcze można pojechać w kilka innych miejsc. Myślę, że to jest genialna oferta. Genialna. A jak widzicie, w tych małych ośrodkach warunki są naprawdę dobre. Tym bardziej, że przy takiej pogodzie, kiedy stok puszcza, to te stoki tak szybko, te trasy tak szybko się nie degradują, bo nie ma takiego oburzenia. Gdyby komuś było wąsko na trasach... Oj, ale czad. Ale kapitalna trasa i szerokości tutaj nie brakuje. Duża zaleta tego ośrodka. Zresztą w Nauders jest podobnie.
Jak nie oglądaliście vloga z Nauders, to zapraszam. Tam jest najszersza trasa narciarska w Austrii. Jak wygląda? Zapraszam. Tu gdzieś będzie link do filmu z Nauders. Ponownie jestem przy górnej stacji gondoli Jochban, 2350 metrów nad poziomem morza. I zanim pojadę w kierunku drugiej żółtej kanapy, to chciałbym wam pokazać, tutaj między tymi dwiema kanapami są dwie ciekawe rzeczy. Z jednej strony jest snowpark, a z drugiej strony jest funline dla dzieci. Czyli miejsce, gdzie z dziećmi możecie pojeździć, gdzie są różnego rodzaju bandy, hopki, tunele i tak dalej. A po lewej stronie coś dla tych, co skaczą i fruwają. Ja dzisiaj jestem bardzo zajęty i raczej nie będę skakał i fruwał. Tak mi się wydaje przynajmniej. Powiem wam, że szerokości to tutaj nie brakuje. Się można pogubić. Przede mną kolejne dwie kanapy przy czarnych trasach. Tutaj mieliśmy do dyspozycji czerwone trasy, bardzo szerokie, a zobaczymy, jak wyglądają tutaj czarne trasy. Jestem pod wrażeniem szerokości tych tras. Aż ciężko zobaczyć, gdzie się trasa zaczyna i gdzie kończy. Albo inaczej, gdzie jest prawa i lewa strona. To jest jedna wielka trasa. Jeżeli moje filmy spodobały się wam, odwiedziliście któryś z ośrodków narciarskich dzięki mojej rekomendacji, możecie rozważyć wsparcie mojej działalności na YouTube. Zapraszam was do serwisu Patronite, gdzie możecie wspierać waszych ulubionych twórców. Z góry dziękuję. Genialne trasy, genialne. Ile tu jest szerokości. Ktoś się bardzo postara. Jeszcze raz pojadę tędy do góry i odbiję na ostatnie krzesło w ośrodku. To taka starsza, widzę, kanapa. Te wszystkie tutaj trzy po kolei żółte kanapy to nowe Leitnery, a tam taki pewnie Leitner troszeczkę starszy. No ale nie będziemy tu rozmawiać o sprzęcie. Trasy zacne, bardzo zacne. Nie jestem pewien, czy na filmie dokładnie widać, jakie tutaj są warunki aktualnie. Chodzi mi o to, że o ile po stronie, czy inaczej, od strony jeziora tam już śnieg puszczał, o tyle tutaj jest po prostu równiutko, twardo i śnieg ani ciut nie puścił. Super miejsce, super warunki, super trasy. Oj, Jacek. No ale co zrobić, jak to określić inaczej, jeżeli ośrodek jest taki fajny? Nauders 70 km, tutaj jeszcze 60 dodane, tyle jeżdżenia. A jak ktoś jeszcze będzie miał mało, to jeszcze ma trzy dodatkowe ośrodki. Można nawet samochodem do Zulden pojechać, aczkolwiek to już jest kawałek. To taka wycieczka na cały dzień. Bo tam dojechać stąd, myślę, że samochodem gdzieś koło godziny trzeba by było poświęcić. Fajny ośrodek. Cieszę się, że udało mi się tutaj przyjechać, że odwiedziłem Nauders po raz pierwszy, że odwiedziłem Schöneben po raz pierwszy. Kapitalne ośrodki dla osób, które stronią od tłumów, stronią od tych bardzo popularnych, dużych ośrodków, chcą mieć spokój, bardzo dobre trasy, bardzo dobrze przygotowane trasy. Polecam. Ośrodki mają moją rekomendację. Jeszcze raz zjeżdżam na dół, tym razem pojadę innym wariantem na dole, a później odbiję do skrajnego krzesła, które już będzie ostatnim dzisiaj do objeżdżenia. Ale tu jest super. Muszę wzbogacić słownictwo, bo tylko super i super. No ale co mam powiedzieć, jak jest fajnie. Rewelacja. Rewelacja, te czarne trasy. Nie są bardzo strome. To nie są takie bardzo, bardzo czarne lufy. To bym powiedział takie fioletowe, czyli na pograniczu czerwonej i czarnej. Ale idealnie przygotowane, warunki super. Jak widzicie, śnieg w ogóle nie puścił. Super. A mamy co? Kwiecień na karku.
No, to już ostatnia trasa, jaką mam dzisiaj do przejechania. Zjeżdżam na dół kolejną czarną trasą. Zobaczymy, jakie tu są warunki, ale z tego, co widziałem, jak jechałem do góry, że znowu bardzo, bardzo dobre. Świetny ten ośrodek narciarski. Łącznie z Nauder stworzą naprawdę ciekawą, może nie tyle huśtawkę, bo nie są bezpośrednio połączone, ale bardzo ciekawą alternatywę do innych ośrodków narciarskich, bo w końcu jak przyjedziemy, mamy tu ponad 100 km tras. Znowu się śmieję, bo można powiedzieć, że jakość tras, ich szerokość wszędzie jest dokładnie taka sama. Gdzie byśmy nie pojechali, wszędzie jest szeroko, równo, a z tym równo. To nie tak do końca, ale mówię tutaj pozytywnie. Chodzi o to, że te trasy tutaj na tych stromszych odcinkach są takie równiutkie, wyprofilowane. Natomiast tutaj wyżej i tamte trasy niebieskie i czerwone są takie pofalowane, także bardzo fajnie się jeździ, bo cały czas trzeba kontrolować narty, cały czas trzeba pracować na nogach. Ja uwielbiam coś takiego, a nie idealny stół, no. Bo to za chwilę nudne się robi. A jak tak trzeba coś pomyśleć, pokombinować, sprawdzić swoją technikę, to jest fajne. Co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Jeszcze trochę historii dla was. A co? Jak będziecie w Nauders, jak będziecie gdzieś tutaj w okolicy Merano w południowym Tyrolu, koniecznie musicie przyjechać tutaj. Już kiedyś w jakimś vlogu opowiadałem o tej miejscowości, opowiadałem o tym, co tutaj jest. To miejscowość Glurns, której historia sięga 1100 któregoś roku. I jest to taka ciekawostka, na pewno najmniejsza miejscowość w południowym Tyrolu i najmniejsza lub jedna z najmniejszych we Włoszech. Warto tu przyjechać, bo jest to naprawdę bardzo, jak widzicie, urokliwe miasteczko. Ciekawe, z wieloma zabytkami. Można tutaj wejść do muzeum, można pospacerować. Aktualnie wszystko jest pozamykane, w sensie takim knajpek, ale w lecie, bo byłem też tu w lecie, można sobie tutaj przysiąść w lokalnych knajpkach, wypić dobre prosecco lub aperol spritz, pokontemplować, pooglądać i chłonąć atmosferę południowego Tyrolu. Z Nauders jest tutaj jedynie 25 km, więc samochodem szybciutko, bardzo wygodnie się tutaj dojeżdża.